Poznałem go bardzo wcześnie w jego wczesnym kapłaństwie i moim jednocześnie, bo jak to wspomniałem na początku, urodziłem się w 1920 roku. Byłem jest rówieśnikiem Jana Pawła II. Nasze, nasze spotkanie było nieprzypadkowe, oczywiście, ale było może. Jakoś szczególnie przez opatrzność przygotowano, dlatego, że to był jednocześnie, jakby przez Boga, zaplanowany rozpoczęcie tej drogi, która prowadzić miała Karola Wojtyłę do, do tego stanowiska najwyższego w Kościele, mianowicie papieskiego. Mianowicie w pewnym sensie umożliwiłem mu. Te, to, że został doktorem teologii. A rzecz miała się w ten sposób. I ja trochę wcześniej startowałem jako pracownik naukowy. Mianowicie po doktoracie, dwa lata po doktoracie, zostałem wezwany, zaproszony do Warszawy, żeby objąć stanowisko adiunkta na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. I pracowałem na tym stanowisku. Związa to z tym się jednak o wiele, wiele rzeczy, nie tylko naukowych, ale w pewnym sensie i naukowych. Mianowicie oprócz różnych zajęć byłem i administratorem, i sekretarzem redakcji czasopisma w zasięgu międzynarodowym polskiego czasopisma Kolekta Nea Teologika. To był kwartalnik, organ naczelny naukowego Towarzystwa Teologicznego. Początkowo, przed wojną, przed prawda, tą drugą wojną, oczywiście światową, w okresie międzywojennym, to pismo było wydawane we Lwowie. Po wojnie zostało przeniesione, z zrozumiałych powodów, do Warszawy. I, i właśnie y, było wydawane przez naszych profesorów starszych, wielkich, wybitnych profesorów. Y, y, ale ci profesorowie, no takie trudne sprawy i powiedzmy takie może nieciekawe, jak Sekretariat przy wydawaniu tego pisma, a zwłaszcza administracja, przekazali mnie jako młodemu człowiekowi, może dlatego, że strasznie trudno było wtedy wydawać. Konkretnie nie, trzeba było zdobyć pieniądze. To było bardzo trudno, bo to było pismo wydawane w różnych językach. Profesorowie nasi polscy. Teologowie, także i nie teologowie, ale głównie teologowie, pisali swoje artykuły nie tylko dla polskich odbiorców, ale odbiorców w innych krajach. Yy, więc w języku francuskim, w języku niemieckim pisano i po łacinie, po polsku oczywiście. I to pismo było nie tylko rozprowadzane u nas, wśród teologów, ale także wysyłane za granicę. A myśmy otrzymywali znowu w zamian za to czasopisma z zagranicy, z różnych krajów zagranicy. I właśnie to wydawanie, ale też w Polsce, to niewielu było ludzi, którzy się interesowali. Tylko ci uczeni, tylko profesorowie. Więc zdobyć pieniądze na to, żeby wydać to pismo, to była rzecz trudna, no ale ja jako młody wtedy człowiek zabiegający o to, mogłem to robić i dlatego miałem pewną swobodę, gdy chodzi o dobieranie artykułów. W tym czasie przyjechał Wojtyła z zagranicy ze swoich studiów, już z doktoratem, ale nie mógł tam za granicą, nie mógł wydać swojej, swojej pracy doktorskiej. To była praca w języku łacińskim dotycząca wiary, pewnych aspektów wiary u świętego Jana Odkrzyża, wielkiego mistyka yy, nowożytnego, już XVI wieku yy, hiszpańskiego mistyka. Tak. I właśnie i tej, i tej książki po łacinie, tej swojej pracy doktorskiej nie mógł wydać tam za granicą. Przyjechał do Polski, rozglądał się, gdzie by ją wydać. Kraków też nie mógł wydać, i oto zwrócił się do mnie: Czy tutaj w Warszawie nie mógłbym? Przez przyjaciół, których mieliśmy wspólnie, mieliście chyba tutaj głównie to taki. E tak. W każdym razie studenci polscy byli tam za granicą, skontaktowali się z nimi. Ojciec Augustyn, głównie Benedyktyn, był chyba tym łącznikiem. I oto Wojtyłach zwrócił się do mnie. I, a ja, mając w ręku tę możliwość, o której wspomniałem, mianowicie w pewnym sensie mogłem decydować o tym, co się, co się publikowało w kolektana teologika, wydały, wydaliśmy tę jego, może nie w całości, ale w głównych częściach pracy doktorskiej. I oto Prasmał został rzeczywiście uznany tym doktorem, ponieważ opublikował, bo to było wymaganie formalne, opublikował swoją pracę. W związku z tym przyjechał oczywiście do Warszawy. Ja wtedy byłem kapelanem u sióstr Szarych Urszulanek w Warszawie i mógł do mnie przyjechać. No i tak się zaczęło. Książka została, jego rzecz została wydrukowana. W języku polskim także pewna część się ukazała w Ateneum Kapłańskim, włocławskie czasopismo, też dzięki temu, że byłem księdzem diecezji włocławskiej, miałem kontakt dobry z profesorem Biskupskim, który był redaktorem tego pisma Ateneum Kapłańskie, więc jego prasa mogła się ukazać zarówno w języku polskim, jak i w oryginale łacińskim w kolektarnia teologika. Od tego się zaczęło, on przybył do Warszawy, ja pojechałem do Krakowa, potem on kiedykolwiek przybywał do Warszawy to zawsze zatrzymywał się u mnie, to znaczy u Szarych Urszulanek na Powiślu, a ja znowu otrzymywałem się u niego na tam. Początkowo mieszkał jako wikariusz parafii świętego, świętego Floriana, bodaj tak, blisko dworca. Więc jeszcze był wikariuszem. Przyjechał wtedy prawda, po studiach, jak wiemy skądinąd, że naprzód został takim wikariuszem w jakiejś małej parafii wiejskiej, ale stamtąd został powołany przez metropolita księcia, metropolitę do Krakowa. Został tak przy tej para, przy kościele św. Floriana, już zaczął pracować wśród młodzieży akademickiej, miał już wtedy mieszkając tam, mógł pracować już wśród młodzieży. Ale w myślach księdza kardynała Sapiechy, był jakby już przeznaczony do tego, że miał pracować naukowo. Już jesteśmy powołani jako profesorowie na, na kulu. On pracuje na kulu, a ja dopiero zostaję zaproszony jako ten, który mam pomóc. pomóc, ponieważ właśnie o tym powiem o dlaczego. Ja pracuję zasadniczo w Akademii Teologii Katolicy jako profesor tutaj w Warszawie, ale KUL potrzebuje pomocy. Ta pomoc polegała na tym, że profesor, ksiądz, profesor Józef Keller porzuca swoją katedrę po dramatycznej rozmowie z prymasem, prymas wypuszczony z więzienia, wzywa go mówi mu: Książę, profesorze, proszę prowadzić jedno tylko życie. On prowadził podwójne życie. Był profesor, wykładał o doskonałości chrześcijańskiej, a jednocześnie w Milanówku miał żonę. prawda Żył tak jak świecki człowiek. No więc. I on, ten pasjonat, wtedy, prawda, rzuca, jak to się mówi, czasem sutanne, czyli nie sutanne, tylko w tym wypadku rzuca, porzuca swoją katedrę. Już mu otwarto katedrę inną na Uniwersytecie Warszawskim i staje się profesorem Józefem Kellerem i oto staje na czele tych, którzy walczą przeciwko tej nauce, którą przedtem głosił. No. Tak jak Judasz, prawda, typowy. I ja kiedyś no, mówię do Karolu, Słuchaj, co on, co on, co no, prawda? No, z pasją. No, tak jak każdy, może no ksiądz. No, ja mam potem po tym kellerze obejmuję katedrę. Proszę sobie wyobrazić, jaka moja sytuacja. Przecież tam się wszystko to rozburzy, że studenci wiedzą o tym. I ja z pasją o tym mówię. A on mówi, Wiesz, pomódmy się za tym, pomódmy się, żeby Pan Bóg zmienił jego myślenie. To było jego, jego, jego sposób reagowania na pewne bolesne doświadczenia, y, jakie to, to Kościół prawda, czy, przeżywa. Więc to, to, tak to było, gdy chodzi o Karola. I od początku tak było. On był znakomitym nadciarzem, a ja byłem skromnym nadciarzem. Ale zjeżdżaliśmy wspólnie do Kotła Gąsienicowego z Kasprowego Wierchu. Wtedy jeszcze nie było tak trudno zdobyć tę, prawda, nie, nie potrzeba było czekać godzinami, żeby dostać się kolejką na Kaspowy Wierch i stamtąd zjeżdżać do Kotła Gąsienicowego. Więc w, ja byłem, no zresztą trudno powiedzieć, trudno wymagać od kogoś, kto mieszka w Warszawie i który może się wybrać tylko na... Na, ta, na narty na dwa tygodnie w okresie Bożego Narodzenia, po Bożym Narodzeniu, żeby jeździł dobrze na nartach. Właściwie to Krystianie do stoku czy od stoku to ja ciągle ćwiczyłem raczej. No, oczywiście pługiem to się zawsze można było zjeżdżać, ale gdy chodzi o jakieś porządne zjazdy, to ja byłem kiepskim narciarzem, a on był zawsze dobrym narciarzem. I dlatego w pewnym okresie no, wybrał sobie innego, lepszego narciarza swojego, Ale to już wtedy, kiedy mógł, był profesorem i miał, miał asystenta, ja więc asystentem, który dużo lepiej, bo z tamtych terenów pochodził, on, jemu to było łatwo, dlatego że w wolnej chwili brał narty na ramiona. I autobusem czymś podjechał, gdzieś tam, powiedzmy, nie tak daleko, poza Krakowem, i już mógł z znakomicie zjeżdżać. Dla mnie to było rzeczą trudną. To było, gdy chodzi o narty. Natomiast dużo łatwiej dla mnie było, gdy chodzi o e, takie wycieczki letnie, turystykę letnią. E, dużo łatwiej, chociaż też nie tak łatwiej, dlatego że on był fizycznie dużo lepszy fizycznie sil, mocniejszy silniejszy ode mnie no nie mówiąc o tym że i duchowo był mocniejszy może dla zilustrowania tego że był duchowo mocniejszy to podam pewien przypadek może z początku naszych wspólnych wypraw wybieraliśmy się wybraliśmy się na tygodniowy taki wypad turystyczny w Gorce. Zaplanowaliśmy sobie porządnie i od no, z Nowego Targu tam na, 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 rozpoczęliśmy i od y, Turbacza. To jest 1300 metrów, najwyższy szczyt w Gorcach, Gór, ale od, od strony Nowego Targu jest stosunkowo bliski. Trzy godziny szlakiem zrobiony jest. No i właśnie wybraliśmy się wspólnie. I na początku sobie, miła rozmowa. A potem mówi: Słuchaj, teraz pomedytujemy. To no wiadomo, co to było u niego medytacja, taka modlitewna medytacja. I dlatego też oddzielamy się. A jak się oddzielamy, to oczywiście on od razu poszedł do przodu. No bo silniejszy fizycznie. I, I może także w medytacji mocniejszy. Na pewno. W każdym razie, wy, ja tak obciążony po wyobrazić na tydzień zaplanowany i wypadł. Czyli na swoich ramionach nisiemy wszystko, co potrzebne i kocherki, i y, także jakieś koce czy coś takiego, żeby można było zasadniczo mieliśmy się zatrzymywać raczej gdzieś w domach. Y, tam zresztą, prawda. Mieliśmy schodzić do doliny, do, 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 do no, ale, ale trzeba było być przygotowanym na, na cały tydzień. No więc ja tak wolniej zwolniłem, a on poszedł naprzód. I ciepło, gorąco było wtedy. Ja bardzo zmęczony. Po tych mniej więcej trzech godzinach on mnie wyprzedził. Już straciłem go zupełnie na widok. No, i dlatego też, kiedy dobijam, już są po tych trzech mniej więcej godzinach na Turbacz, jak wspomniałem, 1300 metrów, no, czyli, no więc od nowego Targu no przynajmniej jakieś 800 metrów w górę idzie się. No, w każdym razie tak pomyślałem, no, że tak opuścił. Ja ten mój przyjaciel poszedł naprzód. Dobijam z daleka na próbaczu, jest taki, był siangu. I tam na tym, przy tym z daleka patrzę. Myślę o tym, jak tylko dojdę do tego trangu, tam na szczyt sam to rzuca się na ziemię, to wszystko rzucam, żeby odpocząć. No, z daleka widzę, a właśnie Karol klęczy i ma. W ręku brewiarz, odmawia, brewiarz. Więc to świadczy właśnie o tej różnicy, że, że on był nie tylko fizycz, od początku mocniejszy fizycznie, ale niepomiernie mocniejszy duchowo. Kiedy ja myślałem o tym, jak odpocząć, jak to wszystko, to on się modlił na kolanach, tam przy tym triangulem. I potem to niejednokrotnie stwierdzałem, oczywiście, już nie mówiąc, ten punkt wyjściowy. A potem i ten, nazwijmy to, on, bieg jego był dużo, dużo szybszy niż mój, jeżeli w ogóle u mnie był jakikolwiek bieg. Nazwijmy to tak, żeby to bardzo skromnie wyszło, bo może za dużo mówię o sobie. Kiedy przyjechał do mnie pierwszy raz czy drugi raz wtedy dał pewien przejaw, zdumiewający przejaw jego wiary i modlitwy. Mianowicie późnym wieczorem, ja już spałem, on był sąsiadnie, w sąsiednim pokoju, spał w pokoju. Przybył ze sobą, sobą właśnie śpiwór. Bo być może z jakiejś wycieczki. W każdym razie był ze śpiworem, oczywiście. Przygotowały siostry, niepotrzebny był ten śpiwór. Natomiast tylko przygotowałem, tak jak zawsze, dla, dla kogoś, to przychodzi, przyjeżdżał do mnie, to zawsze miał możliwość na łóżku. Siostry jednak były bardzo pod tym względem, mimo że same były bardzo wtedy w trudnych warunkach, bo przecież ich dom na powyślu był zniszczony zupełnie, ale już sobie trochę odbudowały. Otóż właśnie, późnym wieczorem, siostra przychodzi późnym wieczorem, kładła się później spać i przychodzi do kaplicy, takie jeszcze powiedzenie Panu Jezusowi, dobranoc, tego tym rodzaju eucharystycznemu. I widzi ksiądz, leży, krzyżem leży. Leży i modli się krzyżem. No oczywiście, wyszła tam, nawet prawie nie zdała zdać, w każdym razie, no oczywiście, powiedziała o tym swojej przyjaciółce i ja o tym się też dowiedziałem, że mój przyjaciel, który przyjechał do mnie, czyni to, czego ja nigdy w życiu nie, nie, nie robiłem i nie będę robił w przyszłości. Tylko dwóch miałem przyjaciół, o których wiem, że leżeli krzyżem. Jeden to był on, a drugi yy, ksiądz Piotrowski. Stanisław Piotrowski, o którym także wydałem kiedyś, nie tak dawno, 10 lat temu książkę, jako pewne świadectwo. To nie Piotrowski warszawski, tylko włocławski. Więc właśnie, leżał krzyżem modląc się. Więc to było zdumiewające, że ten właśnie, który śpiwał, przywiózł ze sobą niepotrzebnie, on, on był potrzebny, on tam był także potrzebny. skiwun. ja miałem, ja także w że jednokrotnie spędzałem noc pod namiotem przez wiele lat. To było gdzieś na początku mojego kapłaństwa, tak jak wspomniałem, wtedy, kiedy prowadziłem grupy wycieczkowe, albo też jak wspólnie wypra robiliśmy wyprawy. Ale to był dla mnie znak, nie jedyny. Potem wiele razy, było tak, że stwierdzałem, jak on jest głęboko no, pobożny. Ale to potem, w późniejszym czasie, to, to było dla wszystkich widoczne. To było dla całej Polski, nie tylko dla Polski, widoczne, że to jest człowiek, papież, który nie jest tylko władcą w kościele, ale który jest najbardziej się modli w tym kościele. On przecież on przecież to przecież wszyscy wiedzą, a tym bardziej ja to mogłem stwierdzić i to niejednokrotnie, że on. Przedtem, zanim z kimkolwiek rozmawiał, to on się przedtem modlił za tego człowieka. I wtedy, kiedy rozmawiał z Fidel Castro, to on przedtem tą swoją rozmowę tak głęboko przemodlił, że mógł z nim rozmawiać. I Fidel Castro podobno był zdumiony, że takim człowiekiem rozmawiał. Kiedy byłem w Krakowie, przy okazji spotkań tego typu, jak wspomniałem, a więc Komisji do Spraw Nauki Katolickiej, Komisji do Spraw Seminariów, do Rady Naukowej Episkopatu, to zawsze nocowałem w Krakowie u arcybiskupa i, 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 i kardynała także. U niego zawsze nocowałem, no a ponieważ on był tak. On był wymagający dla siebie, natomiast gdy chodzi o innych, to był łagodny, wyrozumiały. I dlatego też ja mogłem wstawać trochę później. Jak on odprawiał wcześniej i tam jeszcze w otoczeniu jakimś, to ja sobie jeszcze spałem. A potem odprawiałem w kaplicy sam i on mi służył do mszy świętej. Jako kardynał to jest niesłychane i zdumiewające. I taki moment, bo jest najbardziej jakby to powiedzieć, charakterystyczny, bo kiedy pod koniec Mszy Świętej przychodzi kapłan, błogosławi, prawda, i przed zakończeniem, i przed tym. Więc jak odpowiada ksiądz, a jest biskup, to powinien ten ksiądz właściwie błogosławić biskup. A ksiądz się zwraca, jakby do niego, i jakby. Oczekuje pozwolenia, że ten biskup pozwoli mu błogosławić, bo ostatecznie kapłaństwo tego księdza pochodzi od biskupa. Biskup mu przekazuje część swojej władzy, bo jest tak, no więc dlatego też taki, taki no i, 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 i taki charakterystyczny moment, no więc tym bardziej, kiedy jest kardynał. No więc jak on posłużył do mszy Świętej wtedy, tak, jak zwyczajnie, jak, jak, jak. jak, jak, jak jak chłopcy czasem służą do Domu Świętej, a więc ampułki i tak dalej podchodził i, i służył do Domu Świętej. I pod koniec on tam sobie wtedy, kiedy, prawda, tam modli się, odmawia sobie tam błękitnia czy coś takiego, kiedy zbliża się ten moment błogosławieństwa, no to ja też się tak kieruję swój wzrok ku niemu, bracie, drogi dostojnej. Arcybiskupie tak myśli, to no, pozwól mi pobłogosławić siebie. A on spuścił głowę, no więc mówię, no to już bez twojego pozwolenia ci błogosławię. Tak, więc to taki moment może, który charakteryzuje go, jego właśnie tę prostotę, jego pokorę wielką, to bardzo człowiek głębokiej pokory. To pamiętam, że kiedyś trochę zmęczony, mówię mu, żeby, żeby je zwolnił, zwolnił z brewiarza. Brewiarz to jest taki trudny obowiązek dla księdza, bo to jednak to są modlitwy długie, ale piękne, bo to teksty są cudownie piękne, ale, ale długie, no to o no, godzina nie wystarczy na to, żeby, żeby ten brewiarz odmówić. No, to w każdym razie ja jestem zmęczony, więc mówię, słuchaj, może byś mi dał dyspensę od wywiarza, A on jak zawsze subtelny, cudownie mówi. Wiesz, ja odmówię, ja odmówię. Może nawet powiedział jeszcze inaczej, odmówimy. Ale on w stosunku do mnie był zawsze bardzo łagodny, wyrozumiały. Dlatego też nie piętnował jakichś takich przejawów samokrytyki, yy, przepraszam, nie samokrytyki, tylko takiego samolubstwa, czyli powiedzmy chęci pokazania się, bo to zawsze no, w człowieku to siedzi. On, 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 on był zawsze wyrozumiały, bardzo, natomiast bardzo surowy dla siebie, wymagający. Od czasu do czasu, co parę lat, była jakaś nowa inscenizacja Dziadów Mickiewiczowskich, także i w tym 1968 roku. Była to jednocześnie w tym czasie jakby rewolucyjne przedstawienie tych dziadów i w związku z tym także i te zaburzenia, które miały miejsce wtedy w Warszawie, gdy chodzi o studentów. No ale o tym nie, nie potrzebuję mówić, bo Roscondino jest bardzo znane. Chodzi o to, jak to Wojtyła. Ale może sobie powiem, że ja starałem się zobaczyć, w teatrze polskim tam instylizację dziadów, bo na każdej instylizacji starałem się być, także i tutaj niełatwo było, dlatego że już na parę miesięcy, czy na parę tygodni, na parę miesięcy przedtem już brakowało zapowiedzi i zbakowało już biletów. Ale udało mi się zdobyć bilet, i tegoż dnia, kiedy miałem być w teatrze, akurat biskup Wojtyła przyjechał do Warszawy. I przy stole ja się chwalę, że mam bilet do, na dziady miskiejczowskie. A on zapalił się, mówi, słuchaj, no ja bym też chciał bym zobaczyć. Może byś się mógł postarać dla mnie. A ja mówię, no dobrze, będę się starał. Jak się, się nie postarę, to oddam ci i, i pójdziesz na moje miejsce. Ale mówię, będę się starał. Rzeczywiście starałem się. Mianowicie był taki, to się nazywało brygadier sceny. To jest tak, że on właściwie kierował pod pewnym względem prosty człowiek, ale tak jak to bywa, że urzędnik wysokiej rangi zależy od sekretarza, czy sekretarki. Otóż także i w teatrze polskim on tam miał do tego ustawiania tych. Jako brygadier sceny, brygadier sceny, właśnie ten te scen, tam układał, więc poszedłem do niego, a on był skądinąd no, solidny, taki katolik. Więc mówię, proszę pana, dzisiaj mamy akurat biskupa. No i może panu się udaje jakoś zrobić, żeby, żeby dać mu miejsce w teatrze. On mówi: No dobrze, oczywiście. I udało mu się w tym sensie, że do jakiejś tam loży wstawił jeszcze jedno krzesło i postarał się o to, żeby było wejście, bilet wejściowy. I rzeczywiście ksiądz biskup Wojtyła mógł wziąć udział w tym spektaklu, zobaczyć go w Teatrze Polskim. I ja też byłem, wprawdzie... Gdzieś tam takie miejsce miałem, kiepskie, ale jakieś miejsce i widziałem, podziwiałem. Wtedy rzeczywiście piękna inscenizacja dziadów Mickiewiczowskich. także mieliśmy okazję obaj je to oglądać. Książkę mi pozwolono wydać, ale pod pewnym warunkiem, że przyjmę odznaczenie komunistyczne, znaczy polskie, ale komunistyczne. Powiedziano księdzu Stępniowi, lektorowi, mojemu przyjacielowi. Słuchaj, ksiądz Olejnik, owszem, otrzyma pozwolenie, ale pod warunkiem, że przyjmie to, to ten medal odrodzenia Polski, prawda, to, odrodzenia Polski. To mu się zresztą należy, bo każdy profesor po 20 latach otrzymuje takie, takie, takie odznaczenie, taki medal. A nam episkopat powiedział, zabronił, bo... No wiadomo, no przecież walczono z kościołem w sposób horrendalny, niszczono, nie pozwalano budować i tak dalej. No i co, mamy od tego władzy, Te otrzymywać medale. Więc ja też powiedziałem, no słuchaj, ja nie ja się muszę porozumieć, porozumieć się muszę z władzami, z biskupem, z kardynałem Wyszyńskim, naszym wielkim kanclerzem, bo on był kanclerzem Akademii Teologii Katolickiej, wielki kanclerz. No dobrze, no to się porozumie, mówię, wstępień. Wstępień był tym, tą atrapą, czy jakby to powiedzieć, tym czynnikiem, który rozmawiał zarówno z władzami w, w, w uczelni, znaczy z Urzędu do Spraw Wyznań i tego, a z drugiej strony z Wyszyńskim. Ta, te, te rozmowy na temat naszej uczelni, bo tam sprawy inne, to był oczywiście biskup, biskup domrowski ale sprawy uczelni. No więc to on załatwiał, a prymas bardzo się interesował. Zawsze był obecny, prymas, kończący zresztą swój prymas, był zawsze jako wysłannik biskupa, kardynała, Woj kardynała Wyszyńskiego, na każdym naszych posiedzeniach rady naukowej, posiedzeniach rady profesorskiej, doktoratach, wszystkich i Zawsze uczestniczył w ten sposób miał doskonałe rozeznanie prymas Wyszyński, co się dzieje na akademii naszej. No więc właśnie powiedziałem, no muszę to przedstawić że jak się zgodzi, to proszę bardzo. Stawka najwyższej ceny, to znaczy podręcznik teologii moralnej, potrzebny bardzo dla wszystkich seminariach. Nie ma takich, bo przecież przedtem były po łacinie pisane, trzeba było po polsku dać. To była konieczność, po swoborze już tego. i więc pozwolą, no dobrze, ale jak przyjmiesz. Więc akurat w tym czasie prymasa Wyszyńskiego nie ma, wyjechał po wyjechał do Rzymu, ale pozostał Wojtyła. I ja mówię, słuchaj Karolu, jest taka sprawa, no, pozwolą wydać tę książkę, ale taki, taką cenę stawiają. Wojtyła jak zawsze pomyślał, pomodlił się, nikt nie podejmował decyzji od razu. I mówi, no to Mówię, a to jest dla, dla nauki przecież, prawda, z powodów naukowych. Ja mówię, no tak, każdy profesor po 20 latach ma prawo do tego, żeby otrzymać to, prawda, ten odznaczenie. Czy ten, tak, no więc on mówi, no tak, dla nauki, podręcznik, tak, to przyjmij. A ja mówię, tak. No dobrze, ale będę miał prymasa na głowie. On mówi, że załatwię to z tobą, to tobie, załatwię, Tymasa przekona. No więc ja rozladowany, że będę mógł i, i przyjąć ten medal y, Polonia Instytuta. Y, no i wydać książkę. I mówię wstępniowi, a ten nie uświadomił sobie tego, że o tym nie powinien powiedzieć tamtym. Więc mówi tam, no lennikowi prawda, no, pozwolono przyjąć medal. Wynik był taki, że ja tego medalu nie otrzymałem, no, ale książka się ukazała. Więc to było bardzo ważne, cenne. Ten medal potem oczywiście przyszedł. Otrzymałem, kiedy już mogłem odbierać. Ale to taka była historia. W każdym razie to była wielka, wielka gotowość do tego, cena. To tyle. Muszę powiedzieć też o jednej rzeczy bardzo cennej. Mianowicie Jan Paweł II nigdy nie, nie pozostawił sprawy, jakby to powiedzieć, na list. Zawsze odpowiadał. To jest niesłychane. Ja tu jedynego człowieka takiego znałem, i to na takim szczeblu wysokim, jako kardynał, jako biskup i potem jako papież. I to nie, że mnie odpowiadał, ale nawet jak jakiś prostaczek z Polski napisał do niego list, mógł liczyć na to, że Jan Paweł II go odpisze. Może nie wszyscy o tym wiedzą. Ale to jest fantastyczne, no po prostu sobie człowiek, który stoi na czele kościoła, miliarda ludzi należących do kościoła katolickiego, który przemawia do całej ludzkości, bo przecież jego encykliki wystąpienia, on potrafił odpowiedzieć na list, bo jakaś tam babcia czy coś takiego napisała do niego gdzieś tam z pipidówki i papież odpowiada na to. Przecież to jest, to jest niesłychane, to jest coś nie do pomyślenia po prostu, a to tak było. Więc dlatego też o, z, tych, no, z tego trudno mi powiedzieć, no nie było żadnego takiego momentu, w którym byłbym zaskoczony czymś u Jana Pawła II. Z chwilą zaskoczenie było tylko wtedy, kiedy został papieżem, a potem to już może jeden list bardzo bliski, to już było stosunkowo przed śmiercią, kiedy on w tym liście jakby żegna się i mówi, dziękuję za tę współpracę przez lata całe, jakie prawda miał ze mną. To zdaje się, to jest opublikowane, także to można i właśnie tutaj, w oryginał, tu właśnie w, tej, w tym przystu, to to mam tutaj te oryginały jego listów. Proszę wyobrazić, że to jest 100 więcej, 120 czy coś takiego, pisanych listów do mnie, przyjacielskich listów. Nie biorę pod uwagę tutaj absolutnie tych tych takich tych urzędowych, kiedy na przykład wzywał, zapraszał na posiedzenia Rady Naukowej Episkopadu czy coś takiego, bo to innym także, i to wtedy bardzo oficjalnie, to już ksiądz profesor taki i taki, tam prawda, i to, ale to jak ja każdemu, bardzo, był bardzo czuły na punkcie żeby nikogo nie urazić. Dlatego też jak do mnie pisze, to czasem bardzo zdumiewające, bo podpisuje się, prawda. Jan Paweł II zawsze się podpisał jako Jan Paweł II, pisze przyjacielu, ale Księże profesorze, przyjacielu, czy coś takiego, albo księży dziekanie, tam przyjacielu, coś w tym rodzaju. Był bardzo wrażliwy, przyznał mnie dobrze, że mnie nie zależało na tym, prewnie, żeby tam mi sytuować, bo co to tam tytuł. Ale był, chodzi o innych bardzo był czuły na to, żeby nikogo nie urazić przeciwnie, raczej dodać niż ująć cośkolwiek. Siedzi obok kierowcy, a ja siedzę z tyłu po lewej stronie. On siedzi po prawej, Wojtyła, yy, kardynał, powiedzmy. Wysuwa sobie taką, yy, Taki pulpit miał wysuwany i światło miał, lampkę taką. I wyciąga książkę, czy coś takiego, albo też notatki robi sobie, przygotowuje, powiedzmy sobie, no, na, 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 na niedzielę, yy, czy też na jakiś list pasterski, czy coś takiego i pracuje. Więc ja chcę rozmawiać, Mówi, no zabierz mi się do pracy. Ja nie mam pod ręką przedmiotu pracy, więc biorę do ręki Różaniec. I ja się modlę, a on się modli pracując. To znaczy to, co powiedziałam na początku. Praca, modlitwa, praca. I odpoczynek związany z pracą. Zresztą tak to było. Otóż właśnie jedziemy, pamiętam kiedyś, okropna mgła. Okrutna mgła, bo tu jesteśmy tam dosyć wysoko. Jak się wjeżdża zakopanego tym zakopianką, to pewnie tam na blisko zakopanego, jest już nie pamiętam, nazywa się ta gła, ale przyjeżdża się wysoko. I tam wtedy straszna mgła, także my nie widać z przodu zupełnie nic. Więc i wtedy jeszcze nie było, jak to w środku teraz są te znaki takie przerywane, prawda, to tego nie było jeszcze oznaczone w zakopiance. Więc tylko boku, więc siedzi tam, prawda, Jowowski mówi, na prawo, na lewo, czy coś takiego, bo on widzi, tak, to z prawej jak się siedzi, no to widać, prawda, no, więc dyryguje, a kierowca, z, 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 z czoła tego kierowcy spływają krople potwu, tak jest spocony, bo on przecież prowadzi samochód kogoś, prawda, tego człowieka, tego, któremu przecież, któremu, któremu zaufał i oddaje się. A Wojtyła zupełnie jakby nie z tego świata, absolutnie, tylko zamyślony on i zapracowany w tym, co tego. No ja oczywiście to widzę, ja to wszystko patrzę na to, buduję się i, i widzę tę sytuację, więc on tak na początku, mówi, no zabrzmimy się do pracy, a jak już nie mógł pracować, no to modlitwa, to to jest prawda, tak.